Dzisiaj ze mną jest wyjątkowy gość, bo jesteśmy w domu pani Ewy Błaszczyk. Witam. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani z nami spotkać. No i tak zacznę, pani Ewo, tak trochę nietypowo, bo chcę zacząć trochę od początku. Czy pamięta pani w ogóle swój pierwszy egzamin do szkoły teatralnej? Pamiętam, że nie pamiętam. To tak, bo byłam w takim jakimś stresie i szoku, czy wstrząsie, nie wiem jak to nazwać, że właściwie miałam taką białą kartę i potem dziekan szkoły, Rena Tomaszewska i Zosia Mrozowska, opowiadały mi ten egzamin po prostu, bo ja nigdy nie mówiłam, nie brałam udziału w jakichś spektaklach, w jakichś kółkach teatralnych. Tak się wstydziłam i przeżywałam to strasznie, że nawet jak znałam na pamięć, bo coś było zadane, to wolałam dostać lufę, niż przeżywać ten stres, żeby wobec klasy. Czyli raczej to takie, że wyszła pani z takiej swojej strefy komfortu po prostu, kiedy zdecydowała się pani zdawać do tej szkoły? No zdałam, żeby się z tym uporać, bo tak się żyć nie dało. To co pani dało to aktorstwo? Właśnie taką otwartość do ludzi? To bardzo długi proces, bo pamiętam, że na początku zazdrościłam jakoś i mówię, jak oni to robią, kolegom, którzy mieli taką swobodę, na przykład w geście, na przykład, że potrafili zrobić a tak, a coś, a w piosence jakoś tam też się poruszać. A ja stałam jak kij sztywny po prostu, aż mi blokowało struny głosowe. Nie? Ale jednakowoż z czasem, no to jest ćwiczenie, no to jak coś robimy, to potem to jakoś mija, opanowuje się drżenie, opanowuje się miękkie nogi. Jest też pani, no tak mi się wydaje, że jest właśnie pani taką bardzo otwartą osobą na świat i na ludzi i to właśnie to jest to ukształtowanie w tym aktorstwie, że teraz pani dużo jakby no, działa, zarówno i w świecie jakby aktorskim, ale też społecznie, ale właśnie ta taka otwartość i taka chęć poznania, mam wrażenie, drugiego człowieka, to właśnie tutaj były te korzenie? Takie mam wrażenie, że to się rodzi powoli i też bardzo dużo mi dała fundacja, dlatego że to są trudne kawałki, żeby coś załatwić, zorganizować i wtedy ludzie dają różne niespodzianki po drodze i po prostu trzeba reagować w teraz, a nie potem, żeby nie było, że to jest za późno. Więc po prostu nauczyłam się też wychwytywać jakieś takie energie czy zawartość, nie wiem, emocji wokół, kiedy widzę, że ktoś po prostu naprawdę chce. I wtedy trzeba to łapać w tej sekundzie, w tym ułamku sekundy, żeby dalej to prowadzić. Więc też tak się nauczyłam czegoś takiego, że różne rzeczy nas mogą spotkać i negatywne, i bardzo pozytywne. Tak tam, na takich polach gdzieś się kompletnie nie spodziewamy. To prawda. Ostatnio w filmie, jaki możemy panią zobaczyć, to jest Pan samochodzić i templariusze na Netflixie, jak sprawdzałam. I ja mam takie pytanie, pani Ewo, czy jak pani postrzega obecny rynek kinowy? Bo pani się pojawia w wybranych produkcjach, i rzadko mam wrażenie. No rzadko, bo po prostu już no mniej się robi filmów, mniej się robi ciekawych filmów, ale jak jest coś takiego, albo takiego, które mnie za bardzo nie obciąża i mogę to zrobić, no to robię, żeby jakoś w ogóle się to kręciło. Ale od czasu do czasu zdarza się coś takiego świetnego. No więc na przykład ostatnio, dosyć dawno temu, był film Mistyfikacja Jacka Koprowicza o Witkacym, gdzie zagrałam też Czesławę Oknińską. No to było takie wyzwanie i wtedy naprawdę musiałam rozsunąć inne rzeczy, żeby się na tym skupić. Ale tak to się dzieje, tak równolegle trochę wszystko. Ale też jest takim wentylem. Czy teatr, czy śpiewanie, czy kino jest wentylem od tej działki medycznej i to jest iluzja. Kreacja i iluzja. A tutaj jest taka twarda rzeczywistość, bardzo trudna i ciężka. Więc to jest, daje taką harmonię, równowagę, żeby to po prostu właśnie przebiegało jakoś równolegle. A dlaczego tworzy się mniej filmów? Bo wspomniała pani o tym. Tego nie wiem. To już jest, nie wiem, Ministerstwo Kultury. No ale ta kultura jest inna, jak pani zaczynała. No jest inna, bo teraz był liftingowany ten serial Łomnickiego Dom.
chyba już jest nawet w emisji w Polsacie, to na przykład widziałam, przypomniałam sobie, bo brałam w tym udział w tym liftingowaniu, gdzie jest i dźwięk, i tam obraz, barwy i tak dalej, to zobaczyłam, jak to jest porządnie zrobione, jak jest porządny scenariusz, jakie wszystko było takie dopracowane. A teraz mam wrażenie, że tak dużo jest takich produkcji, gdzie tak po prostu się robi na bazie jakiegoś tam scenariusza i po prostu wszyscy pracują i potem jest długa lista płac. Ostatnio widziałam się też z jednym z aktorów właśnie z tego starszego pokolenia i powiedział, że bycie aktorem jest taką misją do końca i że aktor nigdy nie powinien spocząć. Czy pani tak samo uważa? No jeśli chce się utrzymać w tym zawodzie i być czynny i mieć jakąś satysfakcję, to powinien to stale ćwiczyć. Tak, to jest prawda. Ale mam taką ciekawe opowiadanie o Istvánie Szabo, który robił Hanusena i zatrudnił wtedy kogoś od Bergmana, ale Węgrów, ale Polaków. No po prostu bardzo była międzynarodowa obsada i właśnie to była wieża Babel i każdy grał w swoim języku. Co było upiorne zupełnie, bo tych tłumaczy na planie była cała masa i znaliśmy tylko końcówki jakby i przebieg, zapis sensów w tych różnych językach. I zadałam mu pytanie, dlaczego na przykład każdy gra w swoim języku? A on mówi, po pierwsze, że jak robię zbliżenie, to widzę, jak myśl płynie przez oko. Jak to jest jakiś obcy język, to tego już nie ma. Mówi, a dwa, że zatrudniłem aktorów z Ostbloku w dużej części, dlatego, że Ostblok nie ma jeszcze tej komercjalizacji, która jest na zachodzie. Właśnie, że tu w tych państwach jeszcze była bardziej misja. To jak był stan wojenny na przykład, to prawda, ta grupa społeczna na przykład jakoś na to reagowała, czyli wychodziła jakby poza ten rewir. A mówi, a już na zachodzie, gdzie właściwie po prostu ktoś robi reklamy po to, żeby potem zrobić kino, to już się to traci. Ale my już teraz jesteśmy też po tej drugiej stronie. I trochę niestety. pani córka Marianna poszła w pani ślady. Nie do końca, nie. Dlatego, że ona sobie owszem gra i nawet coś wyprodukowała, spektakl Papugi, który gra w Teatrze Studio z koleżanką. Natomiast również pisze. Tak, jest autorką bajki i też książki. I teraz jakiś post pisze dla dzieci, ale mam jej taką opowiadanie, właściwie już nie bajkę, które mi się bardzo podoba i myślę, że z tego byłby fajny film, tylko piekielnie trudny, bo bohaterem jest Iskierka, mały chłopiec i Iskierka z kominka, więc nie wiem, jak to zrobić. Ale to już jest takie na różne poziomy wiekowe, bo każdy coś tam znajdzie dla siebie. No, szuka. No, ona jest też, ukończyła studia dziennikarskie i z tego, co wiem, też ma swoją firmę odzieżową, więc ona szuka swojej drogi bardzo. No, ta firma odzieżowa już chyba troszeczkę... To taki był pomysł na to, żeby się nie dać lockdownowi. I słusznie, że po prostu szuka czegoś, co może zrobić w danej chwili, prawda? To jest mi bliskie. I fajnie, ale myślę, że ten kierunek taki humanistyczno, nie wiem, między teatrem, kinem, po tej stronie kamery, po tamtej stronie kamery oraz pióro, że to tutaj będzie. Czyli taka kompilacja. A z czego jest pani najbardziej dumna z jej dokonań? No właśnie z tego opowiadania, o którym mówię, które jeszcze nie ujrzała światła dziennego. Czyli jednak ta strona właśnie pisarska. Ona też stwierdziła, że chciała stworzyć książkę o tacie. No i została ta książka wydana. Jakie to było uczucie, jak ona przyszła z tym pomysłem do pani? Ona napisała pracę magisterską o ojcu na tymże dziennikarstwie, a potem rozbudowała to. I ja się bardzo ucieszyłam, że ona to robi. Tylko oczywiście nie rozmawiała ze mną o tym, czy ona ma to robić, czy nie ma to robić, bo Mania jest osobą niezwykle samodzielną i taką niezależną i bardzo to buduje w tej chwili, więc ja tam niewiele mam do powiedzenia. Natomiast ucieszyłam się z tego powodu, że mogła tego ojca bardziej poznać przez to, że dotarła do ludzi, którzy z nim pracowali, którzy z nim spędzili kawał życia.
i że nie ma tych informacji tylko ode mnie, tylko że nawiązała te kontakty, że po prostu odkryła tego ojca, była z nim. I myślę, że to jest dla niej no, bardzo ważne. Też to była taka właśnie dla niej niesamowita podróż. Mam teraz takie pytanie, Pani Ewo, z innego jakby kalibru. Czy 11 maja 2000 rok się inaczej wspomina z perspektywy 23 lat? Nie. Tak samo? Nie, to już będzie po prostu do końca życia. To się już nie wierzę w to, żeby to się zmieniło. Po prostu robię wszystko, żeby się dało żyć, żeby zachować smak tego życia, jasność jakąś, żeby coś służyło Oli i ludziom. Ale no mam tę sztukę jakby, czyli przebywanie w tych obszarach, gdzie nie ma takiej twardej rzeczywistości, tylko właśnie jest jakaś iluzja, czy literatura, czy malarstwo, czy muzyka. I to mi bardzo pomaga, bo to też wybrałam na życie. Ale to się nie zmieni. To chodzi tylko o to, żeby ją utrzymać w jak najlepszej kondycji i postawić w tej chwili na to. Już te budziki są wybudowane, to jest zaopiekowane, to wszystko działa, ludzie się budzą fantastycznie, ale co nowego dla tych ludzi? Czyli to teraz jest właściwie taki okres, który mi się wydaje najważniejszy. Co nowego medycyna świata, technologie zrobią, żeby można było odbudować uszkodzony mózg? No właśnie, bo czy mówi Pani, że to się jakby nie zmienia, to wspomnienie, ale czy jakby cały jakby przebieg tego dnia i to wszystko to jest tak samo zakodowane w Pani głowie jak wtedy? Czy trochę to jest inaczej? Ja to kasuję. Ja w ogóle nie chcę o tym myśleć, przywoływać tego, bo z tego nic nie wynika. Jest to, co jest. I teraz z tym, co jest, trzeba zrobić tak, żeby było lepiej. A jak wytłumaczycie 6-letniemu dziecku tą całą sytuację? Bo Marina wspomniała w jednym z wywiadów taki ciekawy fragment, że godzisz się wraz z wiekiem, upływem czasu i nowymi doświadczeniami. No na pewno Mania jako dziewczynka 6-letnia, 6,5 roku miały one, na pewno na początku wierzyła, że to się zmieni, że to się zaraz zmieni, że się chwilę później zmieni. I po prostu to przesuwanie w czasie musiało to w niej zrobić. Natomiast ja no od razu sobie jakoś zdawałam sprawę po półtora roku, że to tak nie będzie. Tylko też nie ma sensu się dzielić taką wiedzą, bo może coś będzie. To prawda, ale też chciałam zapytać, czy jakoś Pani starała właśnie Mani to tłumaczyć, czy raczej właśnie ona sama musiała zrozumieć to, jak się dzieje? Tego się nie da wytłumaczyć tak naprawdę. No bo obie byłyśmy przy tym zdarzeniu. No to jest na pewno dla niej straszna trauma. Dla każdego to jest trauma. Ale tak jak mówię, myślę, że też jak mamy jakieś takie powroty, że się ogląda jakiś film, bo na przykład, żeby zrobić Oli funkcjonalne badanie mózgu, ten fMRI, no to trzeba ją pobudzić, tak? To znaczy trzeba jej coś takiego pokazać w tych filmach, w goglach. To na przykład ona oglądała siebie zdrową, jak ją filmował ojciec i z nią rozmawiał. I na przykład tam jej się zaczęły uruchamiać natomiast czerwone te plamki w mózgu, czyli po prostu reagowała na to. Ale i przy okazji, jak Mania wtedy też miała dostęp do tego, to ja widzę, to robi bardzo źle i jej, i mnie. To nie ma sensu, jest tylko teraz i do przodu. No i to jest najważniejsze. To skąd taka siła w Pani? Z działania, z ludzi, z tego wentyla, o którym mówię, że się tam karmię kompletnie inną energią, bo przecież na planie filmowym czy w teatrze nie rozmawiamy o medycynie, tylko kompletnie o czym innym. Więc to jest jakieś przesunięcie, tam to schodzi na tył głowy, zawsze jest obecne. To aktorstwo czy sprawy fundacji, jakby Pani miała wybrać? Nie umiem tego odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest w tej chwili tak ze sobą połączone, że nie wiem, czy na przykład samego aktorstwa nie byłoby mi za mało. Znaczy w sensie jakby ciężaru, wagi tego, co się robi.
Czy jak zakładała Pani właśnie Fundację Akogo i powstał pomysł wybudowania pierwszej kliniki, potem drugiej, a teraz jest trzecia w Japonii, czy wiedziała Pani, że to jest też taka skala zapotrzebowania i tak to się rozrośnie? No, braliśmy przykład z zagranicznych takich miejsc, więc to już były drzwi otwarte, to u nas tego nie było. Mhm. Ale czy właśnie, bo mam wrażenie też, że tak wiele ludzi właśnie tutaj też bardzo dużo, no ta klinika budzi, z jednej strony pomaga, ale też dużo osób pokłada nadzieję w tej samej klinice, więc też chodzi mi tutaj o historię, z którymi się Pani po prostu styka na co dzień w tej klinice. No jest, ja się nie stykam na co dzień, dlatego że tam jest sztab medyczny, który się tym zajmuje i to prowadzi, a my jak gdyby już jesteśmy trochę w innym punkcie, no właśnie śledzenie i jakby parcie na to, żeby zrobić te programy medyczne eksperymentalne, to co jest do przodu, już w tej chwili jesteśmy tutaj, już się skończyła budowa, kliniki chodzą, w dziecięcej się wybudziło ponad 100 osób, w Olsztynie, z którym współpracujemy, się wybudziło ponad 30 osób. Z tej kliniki nowej też już wyszły dwie osoby, więc i jest paru pacjentów, którzy się bardzo poprawiają i to jest tak wspaniałe, tylko po prostu to naprawdę ogarniają lekarze, my nie jesteśmy lekarzami. Tutaj Ania, która do nas weszła, jest PR-owcem, ale jest po kierownictwie produkcji filmowej. Kasia Kasica jest reżyserem. Jeszcze jedna Ania jest też reżyserem, no więc po prostu tutaj nie ma lekarzy, tak? Ale jest ta pasja. A czy każde wybudzenie jest dla Pani takim właśnie cudem? No pewnie, że tak. No to jest odzyskane życie i trzeba bardzo w to wierzyć. No to jest bardzo potrzebne. Niemniej rzeczywiście w tej chwili mój jakaś taka energia i to jest sfokusowana na to, co jest do przodu. Zdecydowanie. To, jakie badania są takie przed... Trzeba biegać teraz za sprzętem, za grantami naukowymi. To jest bardzo trudne. Ale będziemy to robić. Będziemy chodzić wszędzie. I w Polsce, i na świecie, i w Europie, i tak dalej. No bo po prostu mamy już tę radę naukową, która obejmuje cały świat i takich świetnych ludzi, pasjonatów. Więc na pewno będziemy chcieli robić jeszcze znowu jakieś konferencje, zderzać tę wiedzę, żeby oni się poznali, bo każdy siedzi w swoim kawałku i po prostu nie ma czasu, więc trzeba im stworzyć dobre warunki, żeby się mogli, czasem się widzą na konferencjach, ale to też przecież się pędzi dalej, prawda? Bo wracam do swojej roboty, bo mam tutaj swój ten. A jakoś to trzeba... No to mi się wydaje takie ważne, a w tej chwili się tak dużo dzieje i tak strasznie technologia idzie szybko do przodu, więc trzeba to śledzić i jakoś mieć kontakt z tymi ludźmi, żeby robić te eksperymenty medyczne. No w tej chwili się szykujemy z profesorem Maksymowiczem, który jest szefem tej kliniki dla dorosłych na Brudnie. Będziemy chcieli, czekamy na zgodę komisji bioetycznej i to jest takie nieinwazyjne stymulowanie mózgu, czyli tam elektryczne stymulowanie nerwu błędnego, który jest najdłuższym nerwem, jaki posiadamy w organizmie. Światło, pole magnetyczne to, a potem następny grant, o którym musimy wystąpić, zabiegać i walczyć, to jest komórka macierzysta autologiczna, czyli nasza własna, pozyskana ze skóry, cofnięta w rozwoju do poziomu zero, wtedy kiedy jest pluripotencjalna i wtedy ją ukierunkować na komórkę neuralną i wtedy ją tam zapodawać do mózgu, do centralnego systemu nerwowego. To jest długoletnie? To jest długoletnie, tak, bo oczywiście trzeba wykonać badania przedkliniczne na zwierzętach, a dopiero udowodnić, że to jest okej i dopiero potem ludzie. Gdzie jest taki moment dla Pani w tym takim szalonym życiu aktorsko pomiędzy fundacją? Ma Pani jakieś takie pasje, które są tylko takie dla Pani? No jakby pasją jest to. Chyba bym musiała mało czasu mało, drugie życie by się zdało. No więc jakby tutaj już nie ma miejsca, natomiast no, ja jestem na baterie słoneczne, więc staram się nie dobijać do ściany, że już dalej nic nie ma, tylko po prostu wtedy chwilkę na jakieś słońce w ciepłe. No i to są takie główne. No i trzeba dbać o siebie w ogóle cały czas, prawda, żeby mnie starczyło jeszcze, no, bo jest dużo do ciągle.
Czy jest jakieś takie słowo albo takie wspomnienie, które zapamiętała Pani najbardziej właśnie od osób, które, no dzięki którym, no bo stworzyła Pani tą fundację, no właśnie jakieś życie ludzkie się udało uratować? No wiele takich sytuacji, ale myślę, że to, co najbardziej pamiętam, co mnie zszokowało, ale potem jednak zaczęłam to robić, to profesor Gerstenbrand, którego sprowadziliśmy tutaj do Polski, żeby skonsultował Olę, bo to jest taki ojciec jak gdyby tego tematu śpiączki na świecie. Już nie żyje niestety. Ale w każdej takiej poważnej literaturze na ten temat on jest w stopce i zawsze... No więc przyjechał na tę konsultację i mówi, bardzo jestem zdziwiony, że tutaj u was tego nie ma, ale jest pani osobą publiczną, no więc skoro nie ma, to proszę to zrobić. Stworzyć te kliniki? No wszystko w ogóle, tak, nie? Program wsadzić w NFZ, żeby system i tak dalej. Ale mówię, jak? On mówi, normalnie. Ma pani kolegów, dziennikarzy kolegów, proszę to zrobić. I to jest taka wizja, którą pani zrealizowała. No, obudziłam się mokra o 4 rano, co ja mam. Ale krok po kroku jednak to jest. No, no i działaj, prosperuje. Czytałam, jakie słowa takie ostatnie, które Ola do pani powiedziała. A jak myśli pani, co Ola teraz do pani by powiedziała? Albo co mówi? Bo wiem, że pani czuje ten kontakt z nią. Nie mam pojęcia, co by powiedziała. Nie wiem, ile ma lat, w jakim miejscu jest, ale ewidentnie mam z nią kontakt emocjonalny. Nie możemy się porozumieć, nie możemy powiedzieć, ale absolutnie można ją czytać. Więc takie porozumienie na pewno jest. To jest przyspieszanie oddechu, tętna, niepokój albo ulga, spokój właśnie, nie wiem, inny oddech. Takie emocje. A czy codziennie właśnie pani czuje takie porozumienie z nią, czy to raczej są falami? Różne są dni. Bardzo reaguje na pogodę, na zmiany ciśnienia, przed burzą, po burzy. Albo na słońce. Tak, no. To są, no trzeba, to cały czas jest obserwacja, to trzeba się nauczyć jej, ale ci, którzy są dłużej, to już ją bardzo dobrze czytają. I są w stanie zareagować. Pani Ewo, a czego mogę pani życzyć? Żeby badania się udały? Żeby się badania udały i żeby coś jej przyniosły. Znaczy po prostu to, na co czekałam przez wszystkie budowy kolejnych klinik, to jest ten etap, który teraz właśnie przyszedł. No i po prostu, żeby wygrać tę walkę z czasem, no bo Ola będzie miała, ma 29, będzie miała 30. A nauka się rozwija i te różne metody komunikowania się z kimś, kto jest uwięziony, też. Więc jest kwestia, to się kiedyś stanie, tylko po prostu, czy my jeszcze będziemy. To najważniejsze, żeby być. No właśnie. Tego sobie życzymy. Tego sobie życzymy. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dziękuję.